Siemanko, z tej strony Szkapa i witam was w moim ogródku. Dziś zajmiemy się znanym wszystkim czoskiem niedźwiedzim. No, zakupiłem sobie tutaj na Allegro. Tam wam linka wam podam, z jakiej aukcji, co. Sadzonki, w sumie cebulki czosku niedźwiedziego. No, wydaje mi się, że jest, to co czytałem, jest troszkę za duży do wysadzania. Powinien być chyba dużo mniejszy, no ale zobaczymy. No niektóre cebulki są większe, mniejsze. No tutaj biorę, obcinam te liście. Nie wiem, czy powinno się, czy się nie powinno robić. Obcinam je i po prostu sadzę same takie. No nie wiem właśnie, czy dobrze robię, czy nie. Zobaczymy. Mam zamiar do takich doniczek coś posadzić. Do doniczek, po nie wiem, po jednej, po dwie sztuki. Zobaczymy. No tak myślę, że akurat będzie tak, nie wiem, może sobie dwie wsadzę. Albo trzy. To wie, no zobaczymy. Zobaczymy. No tutaj mam taką ziemię przygotowaną. Zaraz wam pokażę. O, taką mieszankę ziemi sobie przygotowałem, żeby nie była za twarda ziemia, żeby była taka fajna, przepuszczalna. To taką ziemię sobie zrobiłem. No i tym będę właśnie sadził, no bez kamyczków, kamyczki wywalić. Jest to jakaś ziemia uniwersalna, mieszana z torfem i taką zwyczajną, ciężejszą ziemią z ogródka. No zobaczymy co z tego będzie. Jeszcze jakieś bryłki nieporozmieszywane, ale to się wszystko przy sadzeniu wypuczy. No to sadzimy. Posadziłem część do doniczek. Część sobie właśnie tutaj skopałem i posadziłem tutaj w tym miejscu. No, nawaliłem tego dosyć dużo. No, zostawiłem sobie tutaj dwa z listeczkiem, resztę wszystko poobcinałem. Bo jak mówię, jeżeli miały listki nie być obcinane, to przynajmniej mi dwa zostaną. No, ale czy co z tego wyrośnie? Zobaczymy. No, czosnek ponoć ma być w wilgotnym miejscu. No, to jest troszkę tak obok drzewa, przy drzewie. Najwilgotniejsze miejsce, jakie miałem w ogródku, znalazłem i posadziłem. Zobaczymy, czy coś z tego wyrośnie. No tutaj jak widzicie, to co miałem w doniczkach, trzymałem to w tunelu foliowym. No i jak widzicie, no nie wiem, czy to wyschło, no może mi to parę razy przeschło, no tam mniejsza z tym, ale po, nie wiem, już chyba miesiąc temu zasadziłem i nie widać nic, żeby coś wypuściło, nic nie ma. Więc nie wiem, zostawię to jeszcze, zostawię, będę podlewał. Zobaczymy, czy coś może wyrośnie, czy nic nie wyrośnie. A te, które sadziłem tutaj właśnie obok tego drzewka na tym polu, no to nie wiem, no sami sobie powiecie, no wygląda to jak wygląda. Może po prostu on tylko jednego roku wyrośnie i drugiego już nie wyrosną liście, może trzeba czekać do przyszłego roku. No nie będę tego ruszał, wyplewię to troszkę. Zostawię to jak to jest, no i zobaczymy co z tego będzie. Nie wiem, w sadzonkach, nie wiem czy w sadzonkach by się bardziej opłacało kupić czy nie. Gotową sadzonkę z ziemią, nie wiem, no ja kupiłem tak, testuję tak, zobaczymy czy coś z tego będzie, czy nic nie będzie. Jeżeli się coś okaże, urośnie fajnie, no to wam to jeszcze przedstawię. To by było wszystko i do zobaczenia, cześć wam.